Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Na backstage'u pytałem Michała Kamińskiego, organizatora Impaktu, jaki jest cel Impaktu. Michał powiedział mi, że cel Impaktu jest taki, żeby była lepsza przyszłość dla nas i dla naszych dzieci. Więc ja mam przed sobą jeszcze bardziej ambitny cel, bo mam 10 minut, żeby przekonać Was, że nie jestem Januszem cyfryzacji. No właśnie, bo Impact to było, miało być najważniejsze wydarzenie w maju cyfryzacji, natomiast tak naprawdę najważniejsze wydarzenie było 1 maja, kiedy wszyscy byliśmy na grillu i kiedy powstało Ministerstwo Cyfryzacji, a tak naprawdę odrodziło się. No i pytanie, dlaczego ono w ogóle nam jest potrzebne, skoro było, nie było? No właśnie. Dzisiaj Nassim Taleb, pan premier, mówili o kryzysach, o tych jeźdźcach apokalipsy, którzy nawiedzają Polskę ostatnio bardzo, bardzo często. W ciągu ostatniego roku, za każdym razem, kiedy był jakiś duży kryzys, częścią odpowiedzi była właśnie technologia i cyfryzacja. Przykłady? Chociażby 3 tygodnie po tym, jak Ukraina została zaatakowana przez Rosję, ruszyliśmy z programem nadawania numerów PESEL każdemu, kto przyjechał do Polski, bo musiał uciekać przed wojną. W ciągu miesiąca nadaliśmy prawie 1 000 000 takich PESELi. To jest niby numer, ale tak naprawdę coś, co sprawia, że każdy, kto ma ten PESEL, może korzystać z cyfrowych usług publicznych bez żadnego problemu. To zaoszczędziło nam miliony złotych i mnóstwo czasu. Druga rzecz, na jesieni, pół roku później, uruchomiliśmy w mgnieniu oka portal ciepło.gov.pl. Portal, na którym każdy mógł sprawdzić, gdzie kupić tani węgiel. No, niby nic wielkiego, ale po tym, jak to ruszyło, okazało się, że niewidzialna ręka rynku zasilona wiarygodnymi informacjami działa znacznie lepiej nawet niż inspekcja handlowa. Słuchajcie, mam 10 minut, więc w 10 minut 10 usług. M-dowód. Rusza już w czerwcu. Będziemy największym krajem w Unii Europejskiej, który ma cyfrowy dokument tożsamości na równi z dowodem osobistym i z paszportem. Nie byłoby tego M-dowodu już teraz, gdyby nie to, że zrobiliśmy udanego pilota właśnie wtedy, kiedy przyjechało do nas setki tysięcy, miliony osób z Ukrainy. Kilkaset tysięcy obywateli Ukrainy korzysta z DIA.pl, czyli pierwszej w Europie elektronicznej karty pobytu. I teraz podsumowanie tego, co zrobiliśmy przez ten rok, bo w zeszłym roku zapowiadałem tutaj uruchomienie 3 usług. E-płatności, gotowe. W zeszły piątek w urzędzie w Bydgoszczy do czegoś się przydało, szanowni państwo, to, że musimy płacić podatki. Pierwsza płatność blikiem zrealizowana w partnerstwie z ASEK-u z Urzędem Miasta. Uruchomiliśmy system, który będzie bezpłatny dla obywatela, bezpłatny dla urzędu i oparty o polski standard płatności. Coś, co sprawi, że nie tylko będziemy mogli łatwo i szybko zapłacić, ale będziemy dostawali powiadomienie. Powiadomienie i będzie to zintegrowane z back-office'em urzędu, czyli cyfryzacja całego procesu, tak jak to powinno wyglądać. Tymczasowe prawo jazdy. W lipcu zdajemy egzamin, egzaminator odhacza, możemy wsiadać za kółko. Bez czekania, plastikowy dokument odbieramy wtedy, kiedy wróci z wytwórni. To jest projekt, który robimy wspólnie z PWPW i to jest też pokazanie, że jesteśmy w stanie przełamać nawet te najtrudniejsze współprace, które przez wiele lat były bardzo trudne. Teraz nie są trudne, pracujemy razem i efekty widać. E-pełnomocnictwa, nowy rok szkolny, wchodzimy w niego z e-pełnomocnictwami od września. Można wysłać kogoś w naszym imieniu do urzędu, ale to jest tylko początek, bo te e-pełnomocnictwa i taka jest cała idea M-Obywatela 2.0, czyli aplikacji transakcyjnej, a nie tylko portfela dokumentów. E-pełnomocnictwa chcemy docelowo udostępnić też dla rynku. Razem z cyfrową tożsamością, która będzie udostępniona też w komercji, bo aplikacja M-Obywatel będzie na pierwszym, drugim ekranie w naszych telefonach wtedy, kiedy będziemy z niej często korzystali. Z portfela dokumentów to się nigdy nie uda, ale z M-Obywatela 2.0, który będzie miał usługi, już jak najbardziej. Kolejna usługa, karta mieszkańca. W każdej gminie, w każdym powiecie za darmo będzie można uruchomić kartę mieszkańca.
taką, w oparciu o którą będzie można serwować usługi, będzie można dawać ulgi, proste i bardzo tanie. Mamy w Polsce 2,5 tysiąca gmin. Te największe, najbogatsze mogą sobie pozwolić na to, żeby w to zainwestować, ale te mniejsze w żadnym wypadku. I temu ma służyć system, który temu długiemu ogonowi, nawet tym gminom, które mają 5, 7, 15 tysięcy mieszkańców, pozwoli bez wielkiego nakładu stworzyć spersonalizowaną kartę. I wiecie, czego się dowiedziałem przy tym projekcie? Że mamy w zespole mnóstwo fanatyków wędkarstwa. I oni wszyscy mówią, jaka karta mieszkańca? Musi być e-karta wędkarska. I to też będzie możliwe. A jak już jesteśmy na dworze, naruszenia środowiskowe. Czarny dym z komina, ktoś wyrzuca śmieci, ktoś zrzuca ścieki. Często to widzimy. No ale co wtedy zrobić? W sumie nie wiadomo. To już jest na produkcji, pierwsza wersja, ale mamy zielony zespół UX-owy i oni powiedzieli, że tak to nie może wyglądać. Przeprojektowali to. Druga, jeszcze lepsza wersja, dzięki której wrzucicie zdjęcie, lokalizację, krótki opis jeszcze w maju na produkcji. Wakacje. Wysyłamy dzieciaki autokarem. Jest usługa Bezpieczny Autobus. Bardzo popularna, niezwykle praktyczna, świetnie działa na komputerze. Zawsze jak odprowadzamy dzieci, bierzemy ze sobą laptopa, bardzo wygodne, ale będzie trochę wygodniej, to będzie w aplikacji. Na początku będziemy musieli wpisywać numer rejestracyjny, ale jeszcze w tym roku chcemy zrobić OCR, zdjęcie, komplet informacji, czy to jest faktycznie bezpieczny autokar. I na chwilę wychodzimy z apki, wchodzimy do internetu, internet.gov.pl. To jest takie miejsce, które powstało w oparciu o dane od wszystkich operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. To jest takie miejsce, gdzie możecie sprawdzić dowolny adres w Polsce. Teraz zazwyczaj, jak to mówię, ludzie sięgają do telefonów, tak to działa. I możecie sprawdzić dowolny adres w Polsce i sprawdzić, jakie usługi dostępu do internetu są tam dostępne. Jaka firma, gdzie zadzwonić, gdzie znaleźć ofertę. Jeżeli tam was nie ma, możecie zgłosić zapotrzebowanie, ale w oparciu o ten system będziemy już za miesiąc, dwa odpalać największy w historii Polski konkurs na budowę światłowodowego internetu. 10 miliardów złotych. Mamy, moi drodzy, prawie 2 miliony gospodarstw domowych w Polsce, które jeszcze nie mają dostępu do szybkiego internetu. To się musi zmienić, jeżeli ta Polska cyfrowa ma być Polską cyfrową dla wszystkich i dlatego uruchomimy ten program, a żeby każdy mógł sprawdzić, kiedy ten internet będzie miał, jest serwis, każdy będzie mógł z niego skorzystać. Wszyscy się bali, kiedy to wchodziło, a ostatnio dostaliśmy podziękowanie od jednej z izb branżowych, że stworzyliśmy najbardziej wiarygodne źródło informacji o dostępie do światłowodowego internetu w Polsce. Także czasami nawet ministerstwo ma rację. E-wnioski. Jeśli ktoś składał wniosek o paszport w ostatnich miesiącach, to wie, że już nie ma papieru. Dajemy zdjęcie, podpisujemy się na signature padzie i tyle. Wszystko zaczytuje się z systemu. Tak samo od września będzie z dowodami osobistymi, a oprócz tego, że będzie dowód w ten sposób wypełniany, to jeszcze pokaże nam się kod, zeskanujemy ten kod i w ten sposób wyjdziemy, składając wniosek o dokument tożsamości, wyjdziemy już z m-dowodem w komórce. Szybko, prosto i tak jak z prawem jazdy. Nie musimy na nic czekać, nie musimy czekać na plastik. Ale plastik oczywiście też będzie dostępny, tak jak mówiłem, mamy doskonałą współpracę z PWPW. I na koniec dwie ostatnie usługi dla bezpieczeństwa. Zastrzeganie numeru PESEL, żeby nikt się nie mógł pod was podszyć. Blokujecie, nie można na was wziąć pożyczki, nie można na was wziąć kredytu, a w przyszłości także notariusze, firmy telekomunikacyjne, wszędzie tam, gdzie ktoś może się posłużyć waszymi danymi. Bardzo proste, one click, super bezpieczne. I ostatnia usługa, logowanie przez aplikację. Po co pamiętać hasło? Po co pamiętać login? Zdjęcie QR kodu na komputerze, ewentualnie deep link na telefonie i logujemy się do serwisu. Prosto, bezpiecznie i przede wszystkim bardzo wygodnie. Z półtorej minuty tyle średnio trwa logowanie. Zjeżdżamy, słuchajcie, do niecałych 15 sekund. Duża oszczędność czasu. Każdej minuty w dzień powszedni takich logowań mamy prawie 10 tysięcy. Mówię o piku w ciągu dnia. I dlaczego to się uda? Dlaczego to się właściwie ma udać w administracji? Otóż przede wszystkim dlatego, że tą cyfrową transformację zaczęliśmy od siebie. Centralny Ośrodek Informatyki dzisiaj
to jest w 40% zespół, który do nas przyszedł. Przyszedł z banków, przyszedł z telekomów, przyszedł z biznesów, które mają komponent technologiczny. Mamy też świetnych ekspertów, którzy są tam od zawsze i ta kombinacja, to, że mamy 170 nowych programistów, 70 nowych analityków, 70 nowych UX-ów, 70 nowych testerów, to wszystko, ten miks sprawia, że naprawdę jesteśmy w stanie te rzeczy, o których wam mówiłem, ale też wiele, wiele więcej dowozić. No i teraz pytanie, skoro tyle osób przychodzi, to dlaczego one przychodzą? Na pewno jest wiele powodów, ale ja znam jeden powód, dla którego warto przyjść do nas pracować. To jest taki powód, że u nas naprawdę można zrobić impact. Bardzo dziękuję.